Jako rodzicom, ale też my, jako dorośli, no zależy nam na tym, żeby umieć w sytuacjach stresujących, trudnych, ale też takich codziennych, być wyregulowanym. Tak? Czyli żeby być w tak zwanej zielonej krainie, czyli żeby to okno codziennego funkcjonowania no było nastawione, było takie szerokie, jeżeli chodzi o tą zieloną krainę. Czyli żeby no, żyć w takiej równowadze. Kiedy to się dzieje w przypadku przedszkolaków? No wtedy, kiedy te podstawowe potrzeby dziecko ma zaspokojone, tak? kiedy jest mu przyjemnie, kiedy jeżeli o coś poprosi, jest to przez mamę czy przez tatę zrobione, kiedy właśnie pewne zasady, na które żeśmy się z dzieckiem umówili, są jednakowe, są respektowane. No, dziecko w tej, można powiedzieć, też zielonej krainie, czyli w tym momencie, etapie czy sytuacji, kiedy jest wyregulowane, tylko wtedy może się bawić i uczyć, bo czuje się bezpieczne. Może eksplorować świat, może próbować, może eksperymentować, tak? Czy w trakcie budowy z klocków, czy w trakcie rozmowy z innym dzieckiem, starszym, młodszym. Czy może nie wiem, sprawdzać, jak się huśtać, czy jak wykorzystywać różne sprzęty na placu zabaw. Będzie bawiło się, nie wiem, symbolicznie, będzie wymyślało różne zabawy, bo to jest potrzeba dzieci w tym wieku, będzie wymyślało niestworzone historie, i chciało, żebyśmy tego wysłuchali. Będzie zadawało różne pytania, bo jest yy, ciekawe świata. Czyli wiecie Państwo, że cztero latki wręcz nas yy, bez przerwy nam zadają różne pytania. A co to jest, a co to robi, yy, a dlaczego tak jest, a dlaczego to robi. Tak? Czyli to jest ten moment, te momenty w życiu, kiedy dziecko czuje się bezpieczne i chce eksplorować świat. Yy. I to jest też takie okno. Tolerancji na sytuacje trudne. To, co mówiliśmy przed chwilą, czyli ten współczulny pedał gazu, czyli ta chęć, to pobudzenie, które jest nam potrzebne, żeby poznawać świat, jest wciskane, że tak powiem, przez dziecko, ale jednocześnie, kiedy Dziecko czuje się przemęczone, albo kiedy musi przystopować, bo jego zabawa nie wiem, zaczyna być niebezpieczna, albo kiedy poprosimy po prostu dziecko, żeby było spokojniejsze, żeby było cichsze w trakcie tej zabawy, żeby nie wiem czegoś nie dotykało, to potrafi dosyć szybko włączyć właśnie też ten tak zwany hamulec przywspółczulny, czyli uruchomić autonomiczny układ nerwowy w tej części przywspółczulnej. My mówimy wtedy, że dziecko jest grzeczne, czyli że się poprawnie zachowuje zgodnie z naszymi oczeka, oczekiwaniami, ale też, jeżeli są jakieś właśnie sytuacje, że dziecku jest smutno, bo się, nie wiem, kredka złamała, to że potrafi wtedy przyjść i poprosić o pomoc, powiedzieć: Mamo, czy tato, kredka się złamała, proszę cię, yy, natemperuj, tak? Albo pomóż mi, gdzie jest temperówka, żeby natemperować. Albo nie wiem, przeżywa jakąś frustrację, czyli nie wiem, chce włożyć jeden klocek na drugi i jakoś ma jeszcze za małe rączki, żeby tak sprytnie to zrobić. No i raz próbuje się mu to rozwala cała budowla, drugi raz próbuje się rozwala budowla, no i zaczyna się złościć, tak? I wtedy my też jako rodzice spokojnie podchodzimy mówimy ojej, widzę, że ci się rozwaliła ta budowla, to chodź wspólnie pomogę ci, który to element nie chciał ci wejść jeden na drugi, to tatuś czy mamusia ci pomogą. Tak? I wtedy, kiedy dziecko ma to wsparcie od rodzica, dosyć szybko, nawet jak się sfrustruje, czy chwilkę popłacze, czy jest złe, to ono dosyć szybko wraca, tak? czyli dosyć szybko wraca do tej regulacji. I tu nam zależy, żeby tak odpowiednio rodzice, którymi się Państwo zajmujecie reagowali na te sytuacje, też chwalili wtedy dziecko za poprawne, takie zgodne z oczekiwaniami, zachowanie, czy jak dziecko się spokojnie bawi, żeby zwrócili na to uwagę, żeby doceniali dziecko, żeby im pokazywać, że wiele rzeczy już ten trzylatek, czy pięciolatek, czy czterolatek potrafi zrobić samodzielnie, że ważne to docenić, że niektóre z tych czynności może zrobić samo przy tylko naszej małej pomocy. Bo to też chodzi o to, żeby uczyć dziecka odporności psychicznej, czyli emocjonalnej, tak, żeby nie, dziecko nie wyręczać w każdej sytuacji, tylko jeżeli właśnie ten klocek nie może wejść, to te klocki, które już potrafił zbudować, robi sam, a my mu pokazujemy, jak ten mały klocek, czy jakiś nietypowy klocek, będący nie wiem, jakimś okienkiem czy drzwiczkami, które jest trudne do włożenia, że my mu pokażemy, jak to zrobić, ale że też wyjmiemy i powiemy, no to ty teraz spróbuj sam, tak? Że pokazaliśmy, ale potem rozmontowujemy to i pokazujemy jeszcze raz. Więc też chodzi o to, żeby ćwiczyć z dzieckiem w najbliższej sferze rozwoju to, co można wyćwiczyć. I tu nam zależy, żeby ten obszar zielony coraz większy był, coraz większy, coraz większy, ale też w asystenturze Państwo zwracacie uwagę na to, żeby rodzic zadbał o to, żeby on również jak najdłużej w ciągu dnia w, w kontakcie z dzieckiem przebywał w tej zielonej krainie. To znaczy, w jaki sposób rodzic może odpoczywać, żeby troszkę się zregenerować, tak? co rodzic powinien też jeść i co dziecko powinno jeść, żeby to jedzenie było pełnowartościowe, jak zadbać o sen, bo jak jest sen, to jest samoregulacja. Jak zadbać o jakieś czynności, które nam sprawiają przyjemność? Czyli nie wiem, może być to wspólny spacer, może to być, nie wiem, słuchanie jakiejś spokojnej, ulubionej muzyki wspólnie, może to być, no i tak dalej, w zależności od potrzeb rodzica. Czyli co zrobić, żeby zarówno dziecko regenerowało się od pozi na poziomie takim fizjologicznym, jak również rodzic, bo wtedy jest większa szansa na taką regulację. Jak zaplanować dzień, czy co robić z dziećmi, żeby nie dopuszczać do sytuacji trudnych, takich frustracyjnych, które są zapalnikami. Czyli jaki przykład, jeżeli kupimy dzieciom yy, yy, słoiczek taki wiecie z tiramisu, taki pojemniczek z tiramisu, na przykład kupimy, mamy dwoje dzieci, i kupimy dwa i wymyślimy sobie, że Nasze dwoje dzieci w podobnym wieku, albo nie daj Boże, jedno starsze, drugie młodsze, zjedzą wspólnie z jednego pojemniczka to, to tiramisu. To tak naprawdę musimy mieć tą świadomość, że wytwarzamy sami sytuację trudną. To znaczy, że jest większe. Prawdopodobieństwo niż pewność, że oni się pokłócą przy tym, że jedno dziecko będzie jadło szybciej, drugie będzie jadło wolniej z jakiegoś powodu, bo musi się tam to przerzuć, tam to powie, czemu ty tak szybko jesz, nie jedz tak szybko, bo mi zjadasz, więc będą się szarpać tym pojemniczkiem po stole. Więc zwrócenie uwagi rodzicom na to, żeby nie generowali takich sytuacji trudnych, żeby lepiej wzięli, jeżeli chcą, tylko jeden pojemniczek, przełożyć z tego jednego na dwie miseczki porówno, tak? Żeby nie było takich sytuacji, że dzieci będą musiały walczyć o to jedzenie, podobnie z zabawkami, tak? Czyli też ustalenie z dzieckiem, kto, z dziećmi po przyjściu, nie wiem, z przedszkola, kto się czym bawi teraz przez pół godziny, jeżeli inicjujemy tą zabawę, jeżeli mówimy, pobawcie się jakkolwiek, no to będzie, że jedno dziecko weźmie jakąś zabawkę, drugą będzie wyrywać, tak? I, 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 I będzie już konflikt. To nie chodzi o to, że rodzice mają kupować dwie takie same zabawki dzieciom, jeżeli jest dwójka dzieci czy trójka, tylko chodzi o to, żeby uprzedzić, czym dzieci przez następną godzinę czy pół godziny będą się bawić. Jak chcą tą samą zabawką, to wymyślenie, że też powinno być tak, że każde dziecko powinno być właścicielem jakiejś zabawki, bo to ono na przykład dostało, tak? I wtedy ten właściciel się bawi jako pierwszy, jak się wybawi, to przekazuje drugiemu dziecku, a to drugie dziecko bawi się tą zabawką, która jest właścicielem. Czyli takie reguły, takie przygotowywanie wiele z tych rzeczy, nie wszystkie w życiu da się ustalić, ale w przypadku. Wychowywania przedszkolaków, które są w fazie rozwojowej, z osi samosi, że ja sama różne rzeczy zrobiam, że są w fazie jeszcze egocentryzmu, czyli moje potrzeby są najważniejsze, a nie potrzeby brata, dzieci, które właśnie nie potrafią jeszcze się samodzielnie regulować, które przechodzą bardzo szybko z tej nadaktywności do, 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 do tej nadaktywności emocjonalnej. To, że tu rodzic wspiera również poprzez strukturyzowanie, tutaj mówimy, dnia, tak, ale też przez pamiętanie o fizjologii, że trzeba zadbać o odpoczynek, że trzeba zadbać, jeżeli wracamy, nie wiem, z dzieckiem z przedszkola, które jest zmęczone, jeszcze zahaczyliśmy o Plac Zabaw i wchodzimy, i włącza, włączają rodzice ten wielki telewizor, z którego gra głośna muzyka gdzie są od czasu do czasu reklamy, to na pewno to dziecko się za moment rozreguluje i będzie tutaj no, będzie jakieś takie zachowania płaczliwe czy wymuszające, bo, bo dziecko nie będzie nad sobą panowało. Po czym możemy poznać, że dziecko jest rozregulowane, czyli że tu mamy ten autonomiczny układ nerwowy w tej części współczulnej, że dziecko już nie panuje, czyli jest w tej fazie czerwonej. Tu już mówiliśmy też o tym, że będziemy widzieć po tym, że będą szersze źrenice, że dziecko będzie czerwone na twarzy, no bo to tutaj kortyzol i adrenalina, że będą się pojawiać takie plamy, że dziecko będzie głośno piszczało, krzyczało, że będzie biegało. No, i to, to jest sygnałem dla nas, że może być tak, że dziecko się czegoś wystraszyło, że przeżywa właśnie jakieś rozczarowanie, bo jego potrzeba nie jest, trzeba tego wyszukać. Co to za rozczarowanie, jeżeli nie wiemy, bo to nie dotyczy też naszego, na, nasze, naszego zachowania. Że będzie próbowało zawalczyć o coś krzykiem, rzucaniem się na podłogę, Że będzie, nie wiem, też ucieczkowo, czyli nie wiem, pójdzie do innego pokoju, trzaśnie drzwiami, nawet taki trzylatek, Że będzie miał tak zwany, my to nazywamy oczywiście, tak zwany atak histerii, rzucanie się, bicie osób z różnego, o to próba, próba uderzenia mamy, poszarpania mamy, ugryzienia mamy, czy taty, czy rówieśnika, będzie rzucało przedmiotami będzie, nie wiem, historycznie się śmiało też, to jest oznaką utraty kontroli, czyli dziecko nie wybiera, takie małe dziecko w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, ono nie wybiera takiego zachowania, to nie jest złośliwość, to nie jest manipulowanie, czyli dziecko nie potrafi samo przestać płakać, czyli mówimy, przestań być beksą, nie płacz, ogarnij się, marsz do pokoju, dopóki się nie uspokoisz, to nie wyjdziesz, w tej chwili masz się uspokoić, bo jak się nie uspokoisz, to ja się jeszcze bardziej zdenerwuję. Uspokój się, to i ja się uspokoję, bo już nie wiem, wyprowadzasz mnie z równowagi. Nie możemy w taki sposób, tak? Dziecko naprawdę nie manipuluje i nie robi tego specjalnie. Ono z jakiegoś powodu, czyli ten czynnik stresujący, może być związany z tym, że z mu się. Do toalety, że jest zmęczone, że chce mu się, to jeszcze o tym będziemy mówić. To też może dotyczyć tej sfery fizjologicznej, że przyszło z przedszkola, gdzie musiało pokazywać się z najlepszej wersji siebie, starało się być grzeczne. Bo mówimy, tylko w przedszkolu bądź grzeczny. No to ono tam się starało być grzeczne, a jak przychodzi do domu, to go nosi, tak? bo to napięcie, które miał, że musiał być tam grzeczny i robić to wszystko, co inne dzieci co pani, to napięcie wychodzi z tym napięciem z przedszkola po kilku godzinach i ono musi to napięcie wyrzucić czy na placu zabaw czy w domu w którymś przez taką aktywność fizyczną jeżeli my zabraniamy też takiej aktywności fizycznej albo ona trwa za długo czyli za długo jesteśmy znowu na placu zabaw czy od razu wieziemy dziecko nie wiem na półtorej godziny zabaw ruchowych no to znowu Mimo, że energii troszkę opuści, to zabawy ruchowe też, to co powiedziałam, go mogą, mogą przestumulować też autonomiczny układ nerwowy. Czyli podsumowując, dziecko się samo nie uspokoi, więc musimy mu udzielić wsparcia, czyli sami się uspokoić na zasadzie wdechu-wydechu, na zasadzie złapienia się, to co powiedziałam, ugruntowania, pomyślenia o tym, że dziecko wpadło w fazę czerwoną, to... Nie jest rozwydrzony bachor, tylko dziecko, które jest w fazie rozregulowania, i ja jako dorosła osoba muszę mu pomóc, tak? Czyli powiedzieć mama ci pomoże. Yy, Chodź, przytulecie. Nie chcę, tak? No to nie wiem, poleż tu chwilę na podłodze, jeżeli to jest w domu, bo Państwo jako ascenci pracujecie w domu. I odsapnij sobie, tak? Dziecko tam pokrzyczy. Nie będzie nawet jeszcze dziecko trzyletnie wiedziało, że jak tupie, pozwalamy mu tupać, jak gdzieś tam gniecie, ewentualnie dajemy mu do rączki coś, że jak rzucało przedmiotami, no to mamy przygotowane te gniotki, jak wiemy, że dzieci mają problem z tą regulacją i często zachowują się w takiej sytuacją impulsywną, czyli jakby czasem będzie to redukcja szkód. Ale my jesteśmy przy tym i mówimy, ja Ci jestem w stanie pomóc, przytul się do mnie, przeczekamy to. Krótkie teksty, ze dwa i, i koniec. Dłuższe rozmowy. Teraz opowiem Państwu taką historię dokładnie z tego obszaru, którą zaobserwowałam w tramwaju. Czyli weszli rodzice do tramwaju z takim właśnie trzylatkiem, strasznie piszczącym, krzyczącym. Wprowadzili wózek, mama posadziła tego trzylatka na kolanach. Mama spokojnym tonem głosu próbowała wytłumaczyć temu dziecku, czyli mówiła coś takiego, uspokój się, nie krzycz tak, nie piszcz, ale spokojnie, nie krzycząc. Nie krzycz, nie piszcz, bo jedziemy w tramwaju, tu jadą inni ludzie. Nie działało. Potem mówiła: zobacz, zobacz, tam za oknem chodzi pani z pieskiem, zobacz, jaki ładny piesek chodzi. Nie działało. Potem mówiła: A co ci się podobało w tym samochodziku, którego nie kupiliśmy ci z tatą w kiosku? Co takiego było ładnego? Podobał mu się kolor? Ci się kolor, czy podobał ci się to, że on miał takie duże kółka? Nie działało. Dziecko zaczęło krzyczeć jeszcze bardziej. I teraz można powiedzieć: Tak, no, mama nie krzyczała na dziecko. Mama była nawet i spokojna. I dlaczego to nie działało? Dlaczego takie zagadywanie? Rodziców nie działało. Jak myślicie Państwo? Czyli takie odwrócenie uwagi, tam chodzi Pani z pieskiem, próba, żeby dziecko było empatyczne, czyli nie pisz tak, bo idą, jadą różni ludzie, jak piszczysz, to jech bole uszy, takie, rozumiem, że Ci się podobał ten samochodzik, co Ci się podobało w tym samochodziku. Jak myślicie, dlaczego nie działały te metody? Takie można powiedzieć pedagogiczne, książkowe nawet. Kto ma jakiś pomysł, niech napisze albo powie. Tu pani Sylwia mówi, że za dużo mówiła, bez konkretów, boćcowała go jeszcze bardziej. Tak. Co jeszcze? Co jeszcze? Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Do jakiej części układu nerwowego odwoływała się ta mama? Empaty, empatia, czyli nie pisz tak, bo innym bo jadą tu różne, różne inne osoby. Te osoby bolą ich, będą ich boleć uszy, jak piszczysz. To do której części mózgu to był komunikat? Do której części układu nerwowego? Do której części mózgu to powiemy do której? Do lewej czy do prawej? Czyli co? Rodzic oczekiwał, że. Nie wiem, nie widzę, żebyście Państwo pisali tutaj, że co? Że się będziemy odwoływać do lewej, takiej racjonalnej części mózgu, tak? Że dziecko wnioski z tego wysunie, będzie empatyczne, czyli do kory przedczołowej, że oczekujemy od trzylatka, że będzie empatyczne, że będzie skoncentrowane na potrzebach innych osób. To się może udać? No nie, nie. Dziecko nie potrafi jeszcze być empatyczne. Ono przede wszystkim jest skoncentrowane na realizacji własnych potrzeb. Kolejna sprawa to odwracanie uwagi, czyli zobacz, tam piesek idzie, pani tam idzie z pieskiem. Odwracanie uwagi to jest Twoja potrzeba, to jest komunikat Twoja potrzeba, Twoje rozczarowanie nie jest dla mnie ważne, tak? Nie jest dla mnie ważne, tam zobacz, piesek idzie, nie? Czyli nie, nie jestem ważny, moje potrzeby nie są ważne, tak? To jest taki komunikat. Kolejna próba, taka yy, no, co Ci się podobało w tym samochodziku, co Ci z tatą się nie, nie, nie kupiliśmy? Kolor, kółka, co Ci się podobało? Czyli znowu jest to takie. Zachęcenie dziecka, żeby użyło kory przedczołowej w momencie, kiedy ono jest w fazie przetrwania, walki, ucieczki, walki w zasadzie o to jeszcze, tak? Niezaspokojona potrzeba, rozczarowanie, walczę. Może jak walczę, jest mi przykro, przykro, jest mi strasznie, moja potrzeba nie została zaspokojona, nie kupili mi tego samochodu, ła, tak? A ktoś mówi, no ale co ci się podobało w tym samochodzie, nie? Czyli to jest takie trochę, znaczy jak. Yy, Jesteśmy w sklepie. Ja, mnie się spodoba jakaś torba super, chciałabym ją kupić. No sklep zamknięty, albo mój mąż, powiedzmy, mówi: "No dobra, torba kosztuje 200 zł, a my kredyt spłacamy, nie możesz sobie kupić tej torby". Ale no jest taka piękna, taka nie wiem, fioletowa, strasznie pasująca mi, nie wiem, do płaszcza, do butów. Bardzo bym ją chciała, nie? I teraz, jako osobie dorosłej, mi trudno sobie poradzić z tym rozczarowaniem, aby mój mąż powiedział: No słuchaj, Iza, a jakie, no nie kupimy tej torby, no nie, nie kupmy tej torby, dobra, podejmijmy wspólnie decyzję. No ja może podejmę bardziej decyzję za ciebie, nie, nie kupujmy tej torby, bo ten kredyt jest. A potem mi mówi: A jaka, no i wsiadamy dalej do tramwaju. Nagle mąż mówi: A co ci się takiego podobało w tej torbie? Nie? Jak ja bym się wtedy poczuła. Czy ja bym się poczuła zrozumiana? Czy takie to byłoby raczej zagadywanie? I teraz jest, i teraz właśnie, czyli te, tak jak pani Agata tu napisała, że wszystkie te komunikaty były do tej kory przedczołowej, czyli która odpowiada za wgląd, za wyciągnięcie wniosków, za racjonalne myślenie. Dziecko nie jest przedszkolne. W tym, na tym poziomie, kiedy nam trudno być na tym poziomie, kiedy czegoś bardzo pragniemy. Co należało zrobić w takiej sytuacji, kiedy dziecko właśnie tak piszczało? Okazać zrozumienie, czyli było na kolankach, należało pokołysać się z dzieckiem, nawet mu pomruczeć, powiedzieć: Pomogę ci, rozumiem twoje rozczarowanie, bardzo pragnąłeś tego samochodu. Tak? I pokołysać wtedy dziecko, pomogę ci się uspokoić. I pokołysać to dziecko. Może mu nawet tam do łóżka coś zamruczeć samemu wdech, wydech, czyli wdech krótki wydech, wdech, krótki wydech, czyli mój spokój, moje nazwanie uczuć, czyli przeżyłeś duże rozczarowanie, że nie kupiliśmy ci tego samochodu. Pomogę ci w tych emocjach, i huśtanie dziecka, mogło być wystarczające. I nie oczekiwanie, że dziecko przestanie krzyczeć i piszczeć w minutę, tylko że raczej to potrwa z dwie, 3 minuty, zanim się uspokoi, się do nas przytuli. Natomiast dopiero jak wyjdziemy z tego tramwaju, bez obecności innych osób, a być może dopiero w domu, przypomnimy zasadę, co też jest bardzo ważne i tego nie wolno pominąć, bo to wtedy wkraczamy w wychowanie, tam wspierania, tu wychowanie, mówienie słuchaj Karolku umówiliśmy się, że więcej samochodzików w tym miesiącu nie kupujemy nowych zabawek. Niedawno, nie wiem, było Boże Narodzenie, czy twoje urodziny dostałeś zabawki, podobne samochodziki masz w domu. Niepodobne, bo tamten miał inne kółka, inny był kolor. Ok, Być może, skoro Ci się tak podobał, podobny samochód możemy kupić, nie wiem. Yy. Innym razem, kiedy zaplanujemy to wychodząc, nie mówimy trzylatkowi, że nie wiem, na urodziny, które są za trzy miesiące, bo to nie jest wytłumaczenie na poziomie trzylatka, ale innym razem, kiedy wychodząc z domu, ustalimy, że idziemy po zabawkę. A jeszcze raz przypominamy zasadę, że nie kupujemy zabawek, kiedy jesteśmy na mieście i nie wiem, i nie wyszliśmy. Dziecku, że nie mamy pieniążków, bo dziecko takie małe za moment się będzie martwiło, czy jesteśmy tacy biedni, strasznie, nie wiem, nie mówimy dziecku, i tak dalej, tak? Czyli krótki komunikat, przypomnienie zasady, to powinno przynieść, przynieść ukojenie dla dziecka. I też uczymy dziecka czegoś. I w następnych sytuacjach reagujemy za każdym razem, i trzy takie sytuacje, czwarta się nie powtórzy, gwarantuję Wam to. Że czwarta taka sytuacja, kiedy oboje rodzice będą stanowczy i będą rozumieć, że dziecko ma prawo krzyczeć. Również tak jak tutaj pani pyta, jak się zachować w sklepie, to już o tym mówiłam, jak dziecko coś się upiera, to podobnie tutaj, tak? Wychodzimy z dzieckiem, wspieramy go emocjonalnie, ale jesteśmy nieustępliwi. W przypadku, kiedy dziecko jest odwrotnie, czyli czegoś się bardzo wystraszy. Jakiej sytuacji domowej, czy sytuacji takiej, wiecie, czasami dziecko potrafi zam... być, usztywnić się w sytuacjach również społecznych. No to taki przykład, który Państwu dam. Jedzie na stacji PKP, jedzie taka lokomotywa jeszcze stara, która gwiżdża. I byłam świadkiem też z pół roku temu, to już pewnie na tym pierwszych zajęciach nie wszyscy byli, to ją jeszcze przypomnę. No i wtedy było też małe dziecko, no powiedzmy, nie pamiętam, może to ono miało półtora roku, nie było jeszcze przedszkolaczkiem, ale gdyby to było trzy- czteroletnie dziecko, myślę, że by zareagowało w taki sam sposób, bo również my dorośli byśmy się tego wystraszyli. Jak ta lokomotywa jechała. I tak jak sobie teraz przypominam, to było w Radomsku, więc tam z peronu na peron nie przechodzi się pod jak przejściem podziemnym, tylko przechodzi się przez tory. Jak dalej matywa jechała, to ona tak mocno zagwizdała. I ponieważ to było z tyłu, to matka, która szła z dzieckiem koło wózeczka za rączkę, to dziecko się strasznie rozpłakało, czyli na początku się wystraszyło, czyli zareagowało, wpadło do czerwonej krainy, ale potem bardzo szybko się tak zamroziło. Tak? Czyli taki był krzyk i tak zamarło. I teraz, czyli poczuło to dziecko, no właśnie ten poziom stresu był na dużym poziomie. Ten poziom stresu był wysoki, ale może być tak, że dziecko nie widzi możliwości ucieczki z sytuacji. Czyli o tym już wspomniałam dzisiaj, kiedy. Dostaje lanie, kiedy jest świadkiem, że rodzice się bardzo kłócą, kiedy widzi rodzica takiego nieprzewidywalnego, np. pod wpływem narkotyków, alkoholu, kiedy coś się wydarzyło, no nie wiem, mama jakoś zareagowała bardzo impulsywnie mama krzyczy i dziecko nie może opuścić tego pokoju, bo nawet mam, matka nie pozwala, bo nawet przytrzymuje dziecko i krzyczy, tak? albo przytrzymuje i bije, i trzyma, dziecko nie może uciec, nie może się wyrwać, to wtedy no, może dojść do takiego zamrożenia, czyli wyhamowania, takiego stój lub zemdlej. Czyli takie zamrożenie, zamilknięcie, unikanie kontaktu wzrokowego, nieprzyjmowanie wtedy już pomocy, zwłaszcza od osoby, która była tu stresorem, Stan dysocjacji, czyli takie odcięcie się od wrażeń, od myśli. Dorosłe osoby wspominają również takie sytuacje z dzieciństwa, że miałam takie wrażenie, czyli taka depersonalizacja, czyli miałam wrażenie, że jak ojciec mnie bił, to ja tą sytuację tak jakbym widziała obcego chłopca z góry, tak? Czyli tak jakby to nie mnie bito. Więc to są takie stany już głębsze. I teraz po czym Państwo, o co możecie zapytać, czyli czy jakie są takie wskaźniki obserwacyjne, na co zwrócić uwagę w waszych domach zarówno rodzinnych, jeżeli jesteście rodzicami dzieci, a tym bardziej dzisiaj mówimy o dzieciach w wieku przedszkolnym, ale też jeżeli chodzi o te dzieci w rodzinach przez was wspieranych jako asystenci rodziny. Czyli czy istnieje, istnieją typowe bodźce wytrącające dziecko z równowagi. Może to być głód, tak jak powiedziałam, jakieś zmęczenie, ale też przebodźcowanie, czyli za dużo się dzieje w domu, tak jak jedna z pań tu pisała. Starsze dzieci, wszyscy nie wiem, na głośno mają y, tablety powłączane, jakieś gierki chodzą, duży telewizor, papierosy, dym. Y, Dużo osób, bo dziadkowie albo dwie rodziny mieszkają w jednym, w jednym mieszkaniu. Czyli to może być takie ciągłe przemęczenie, przebodźcowywanie też dziecka. Dużo rzeczy niepochowanych w szafkach, dużo kolorowych rzeczy, dużo zabawek. Nie... Przemęczeni w takim środowisku. Które z tych stresorów generują rodzice? To jest zwłaszcza dla Państwa ważne, jako dla asystentów rodziny, żeby też wzmacniać samoregulację rodziców, ale też, żeby zwracać im uwagę, tak, że jeżeli oni oczekują, że dziecko będzie grzeczne, bo i będę się słuchać, tak jak najczęściej tu mamy, no to warto zwracać też na to uwagę, że jeżeli Pani, nie wiem, po przedszkolu jeszcze pójdzie na długo z dzieckiem na plac zabaw, bo sobie Pani tam siądzie, żeby porozmawiać, czy nie wiem, odpocząć, to okej. Okay. Ale proszę też obserwować, w którym momencie już dziecko zacznie być marudne, w którym momencie dziecko będzie przemęczone, bo to oznacza, że powinno wrócić do domu, sobie chwilę poleżeć, coś zjeść, tak? Może posłuchać jakiejś spokojnej muzyki, czy pobawić się czymś spokojnie, jakimiś maskotkami, może dziecko będzie potrzebowało też wtedy przytulenia, pokołysania, jeżeli to będzie trzylatek czy czterolatek, może będzie potrzebowało, może na tym placu zabaw właśnie nie biegania, tylko po w huśtawce i nie takim szybkim, wysoko, wysoko, tylko takim spokojnym, tak? Żeby dziecko ukuśtać utulić, więc z tego placu zabaw też można w różny sposób skorzystać. Jak rodzice reagują, gdy dziecko jest w stanie rozregulowania? Czyli to, co mówiliśmy dzisiaj, czy każą, czy oczekują od dziecka, że się samo uspokoi, czy zamykają dziecko w jakimś pomieszczeniu, że ma sobie dawać samo tą radę, a ono ma dopiero 3 lata, więc trudno, żeby samo sobie dawało radę. Czy sami się na dziecko gniewają, krzyczą, wyzywają, tak? No to jeszcze powodują, że ta deregulacja dziecka jest, albo dziecko się usztywni, wpadnie w niebieską yy, krainę, jak to nazwijmy też yy, prosto, lub w tą czerwoną. Yy, jak szeroka jest zielona strefa dla poszczególnych emocji, czyli jak dziecko sobie radzi z lękiem, czego się boi, co je rozregulowuje, być może część z tych. Bodźców, stresorów da się wykluczyć z życia domowego lub w ogóle jakoś to oswoić po malutku, małymi kroczkami. Czyli jeżeli dziecko się boi bardzo psów, no to może na ten moment nie chodźmy do znajomych, którzy mają, nie wiem, Rottweilera, tak? Albo pamiętajmy o tym, że jak przechodzimy z dzieckiem i zbliża się pies. Na spuszczonej smyczy, to trzymamy dziecko za rączkę, żeby nie musiało się. Jeżeli dziecko ma problemy, nie potrafi przeżyć, przeżywać jeszcze rozczarowania związanego z zakupami, to może nie chodźmy na zakupy do, nie wiem, oszą, do wielkiego sklepu i nie spędzajmy tam pięciu godzin, albo nie idźmy do biedronki, która jest w galerii, tylko chodźmy do mniejszych sklepów, no niech to będzie też jakiś dyskont, żeby te rodziny mogły tańsze produkty kupić, ale niech to będzie bardziej, nie wiem, litr, chodźmy na te zakupy, nie wiem, co trzy dni, ale na krótsze zakupy niż raz w tygodniu, na długo, żeby dziecko się tam nam rozregulowało. Czyli zobaczcie Państwo, jak wiele rzeczy da się takimi przemyślanymi rozwiązaniami, które można wypracować, nie narzucać klientom absolutnie, bo oni będą oparować i strzelać do waszych pomysłów jak lokaczek, ale przyglądać się temu. Czyli jeżeli mamy cel i odwoływać się do tego celu, czyli dbanie o samoregulację dziecka, rozwijanie tej samoregulacji, pomoc w. Panowaniu potem nad emocjami dziecka, po to, żeby dziecko było grzeczne i żeby nie wystrzeliło nam potem, jak będzie nastolatkiem w różnych już trudnych, niedostosowanych zachowaniach, to ten wysiłek trzeba włożyć, mówiliśmy poprzednio, do tych sześciu miesięcy, które jest kluczowe, a potem nadrobić pewne rzeczy, jeszcze da się w wieku przedszkolnym. Jak dziecko radzi sobie z gniewem, tak? Jak z rozczarowaniem, jak z zakłopotaniem? Czyli na przykład, jeżeli dziecko. No jest takie nieśmiałe w różnych sytuacjach i wchodzi, nie wiem, nawet pani asystentka, no to wtedy rodzice mówią: A, bo no takie nieśmiałe jest, bo podejdź do pani, co to jesteś taki, nie wiem, i tam nazywają jeszcze takimi epitetami, to też zatrzymajmy to. Powiedzmy: OK, wszystko w porządku. Niektóre dzieci tak mają, że potrzebują dłuższego czasu na oswojenie się. To jest typowe dla dzieci w tych wieku, tak? Czyli na przykład, jeżeli do mnie, do salki terapeutycznej wchodzi, tak jak poprzednio, pani z dzieckiem, które ma. 4 latka i Saszka jest gotowy do zabawy i ta pani już przychodziła ze swoimi starszymi pięcioletnimi dziećmi jako rodzic zastępczy w, w rodzinnym domu dziecka, a ten chłopiec ma 4 latka się chowa za nią na początku, nie? więc na, najpierw ja Dobrze, żeśmy obydwie zareagowały, czyli jakby widać, że dziecko potrzebuje oswojenia, czyli najpierw chwilę powiedziałam o piesku, że jest takiej rasy, że kim był jego tata, kim był jego ma, kto była jego mama, Przypo powiedziałam o zasadach, że tutaj na, tych, na tym spotkaniu to pani Iza, czyli ja decyduję co robimy po kolei, że najpierw pobawimy się chwilę z pieskiem, ale ja nie chcę, ja nie chcę, mówię ok, to ciocia się troszkę pobawi, nie ciocia też nie, no to ja się pobawię, a jak zechcesz to... To, to też się pobawisz, a ciocia sama zdecyduje, czyli już pokazywanie, że to dorośli rządzą tym światem, tak? I że ciocia, ciocia się już nie boi pieska, to ciocia może się bawić pieska, bo też. ciocia nie, ciocia nie, to może był taki lęk, trzeba to rozumieć, o ciocie, że piesek coś cioci zrobi, tak? Więc mówimy, ciocia się już nie boi pieska, a ciocia lubi się bawić z pieskiem, zobaczysz. No i potem mówimy o tym, że. To, to spotkanie przebiega w taki sposób, że właśnie najpierw bawimy się z pieskiem, potem się bawimy zabawką. Czy grom, którą ja proponuję, potem zobacz, tu jest dużo zabawek i gier, to ty sobie wybierasz. Potem bawimy się chwilkę z pieskiem, robimy, piesek się położy na boczek, pogłaskasz na papa pieska i wychodzimy. Ale też ci mówię, że tu nie wolno biegać, bo jak będziesz biegał, to to jest piesek, który goni owieczki, ma to w instynkcie i może cię złapać ząbkami za rączkę albo za spodemki. I jest tutaj taka zasada. Bardzo ważna, mam nadzieję, że nie zechcesz tego spróbować, bo ja nie będę w te, Pieskowi pozwolę, żeby tak zrobił, czyli żeby cię potraktował jako owieczkę. I też pokazujemy, tak, że pies jest moim pomocnikiem, że jak mówimy, miło do pieska, to on coś robi. Jak mówimy stanowczo, to on czegoś nie robi, a krzyczeć piesek nie lubi, bo jak będziemy tu krzyczeć, hałasować, to piesek się schowa, tak? I prostym językiem oczywiście nie wszystko naraz, pokazuje to dzieciom. I to jest ważne, że dziecko wie i tego uczymy rodziców, że to rodzic daje strukturę życia, że to rodzic dzięki temu daje poczucie bezpieczeństwa, że to rodzic. Kiedy ten świat jest przewidywalny, jest ta struktura, te reguły, te zasady. To dziecko nie musi samo narzucać tych zasad, nie musi samo wymuszać pewnych zachowań, również rutynowych, że dziecko nie wytwarza pewnych sztywnych schematów z tej niebieskiej części, gdzie wymusza, że tą drogą trzeba iść do przedszkola, bo ona jest tylko bezpieczna, że samochodziki muszą być ułożone w taki sposób, że coś tam, że, że jemy tylko i wtedy się zaczyna robić jedzenie nawet wybiórcze. Jemy tylko znajome ze smaku potrawy i to najlepiej te słodkie, bo tylko te mi smakują, a nie będę próbować nowych rzeczy, bo wszystko co nowe jest zagrażające mojemu bezpieczeństwu. I robi się wybiórczość jedzeń, również w jedzeniu, bo dziecko jest w tej, często w tej niebieskiej schematycznej sferze. Czyli zwrócenie uwagi, tak jak dziecko, jak rodzice, sobie z tym radzą, jak szeroka jest ta sfera, no i zważywszy na wieki poziom rozwoju, czy dziecko jest w stanie sobie radzić z nim, nie wpadając do, do czerwonej sfery, jak daleko dziecko odchodzi od zielonej sfery, czyli jak intensywne są jego reakcje, jaki jest stopień chaosu lub usztywnienia, jak długo wraca do poziomu równowagi, tak? przyglądanie się też temu. Pomaganie dziecku właśnie poprzez wsparcie, poprzez nazywanie jego uczuć, żeby ten, ta, ta, ta deregulacja była coraz krótsza, ale pamiętanie też, co razy będę to powtarzać, że dziecko nie jest w stanie samo tego osiągnąć bez kosztów psychologicznych, jest, ale z dużymi kosztami. Jak długo dziecko przebywa poza zieloną sferą, jak szybko do niej wraca? I teraz, co jest pomocne, poczekajcie Państwo, powinnam zrobić już przerwę. E, dobra, czyli. Tu mamy co w dalszej części tego szkolenia będziemy omawiać, jak pomóc dziecku będącemu też w sferze czerwonej, niebieskiej, co jest jeszcze tu istotne, żeby wspomóc dziecku w nabywaniu samoregulacji, nie oczekując wyłącznie od dziecka samokontroli co? Robiliśmy wcześniej nie znając metod opartych właśnie na teorii poliwagalnej, a tylko opierając się na metodach behawioralnych typu kara i nagroda. Także jest godzina 12, do godziny 12.15 będzie przerwa.